ciebie nic. Nie potrzebuje nikt. To nie tak miało być. Mieliśmy wszyscy godnie żyć. Godnie żyć. Twoja serna prawdę.
nasze przez noc do ciepłych krajów. Twoje piersi będą dla mnie zagadką na miarę kamiennych kręgów z Bytowa. Nie będziemy uprawiać bezpiecznego seksu pod obrazem żaby w szalichu. Szaleństwo Davida nie stanie się naszym udziałem. Żegnaj laleczko, odpierdala mideczko. To nie hotel w Olecku, to ulica we Wrzeszczu. Patrzę na postać rozpływającą się w szybie i tak sobie myślę. Lubię tego faceta. Zawsze chciał być wioskowym głupkiem, co w jakimś sensie mu się udało. Marzę o tym, aby trafić do Księgi Rekordów Guinnessa jako człowiek, który miał najdłuższe dzieciństwo na świecie. Ale teraz musi podjąć jakąś męską decyzję. Męską, żeńską czy nijaką. Nieważne jaką, by ją w końcu podjął. Niestety, jest mało odkrywczy i nowatorski. Nie wymyślił praktycznie niczego. Ani pankroka, ani dotartu, ani galamido. Całkiem nieźle za to komponuje się w luki rzeczywistości i spędza życie w bardzo dobrym towarzystwie. Raz był w burdelu, w Bydgoszczy na ulicy Przodowników Pracy. Kolega postawił budziwkę. Miała 19 lat i zaawansowaną grypę. Potem Konio postawił dziwkę innemu koledze, a w finale ten pierwszy kolega sam postawił sobie dziwkę i koło się zamknęło. Pewna sympatyczna nimfomanka krzyczała za nim na uniwersyteckim korytarzu. Kocham tę twoją rumianą gębę. Była jedną z niewielu fanek, których nie przeleciał. Czasem wydaje mi się, że nie robił tego tylko ze starcami, dziećmi, zwierzętami.
posuwał księżniczki i kucharki, ale podobnie jak subjekt Marczewski z lalki uważa, że niczym specjalnie się nie różnią, a czasami zabawa z kucharkami jest bardziej progresywna. W jego ulubionej saunie podrywają go pedały. Z kobietami wychodzi mu różnie, ale chłopcy mają na niego ostrą jazdę. Długa jest lista miejsc, których nie uszanował swoją obecnością. Odlewał się do wielu słynnych łóżek. Janka Bo czy byłego prezesa telewizji publicznej. Kiedyś w Węgorzewie obudził się w koszarach, leżąc na jednej pryczy z fromem. Ku swojemu zażenowaniu odkrył, że puścił koledze strumyk na plecy. Co za upadek! Spał w ekskluzywnych hotelach i na obsranych dworcach. Bywalec salonów i komun anarchistycznych. Pił jabole i najlepsze trunki świata. Jego wątroba byłaby cennym eksponatem w Muzeum Techniki. Gdyby zaistniała taka możliwość, chętnie zerżnąłby tę blondynkę ze Spice Girls. Ewidentnie nie ma rozwiniętego instynktu rodzinnego. Bardziej niż widzą dzieci, cieszą go niemowlęta kotów, świnek i pingwinów. Jego brat uczynił już drugiego potomka, a on bezkompromisowo kolportuje sajnugowy manifest daremny w sprawie zaprzestania rozmnażania. Ma fantastycznego tatę. Jego była narzeczona na odchodnym stwierdziła: żadna normalna kobieta nie wygra konkurencji z twoim ojcem. Święte słowa. Zasadniczo uważa, że wszystko wolno, ale jest za zapisem w konstytucji, iż faceci przed 30 nie mogliby się żenić, a kobiety przed ukończeniem 25 roku życia nie powinny rodzić dzieci. Cerowanie skarpet pozwala mu utrzymać równowagę psychiczną. Planował, że po rewolucji nareszcie kupi sobie porządne gacie. Naje się dosyta orzeszków i opije czekoladą. Oraz nakręci sieć pozytywnych miejsc pod nazwą Debiles United. Życie ułożyło mu się jednak inaczej. Po rewolucji okazało się, że nie ma nic specjalnego do roboty, więc na jakiś czas został gwiazdą i jedynym na świecie człowiekiem o kształtach gruszki. Skiba twierdzi, że Konio jest totalnym narcyzem, a Skiba zna się na tych sprawach. Kilka dni temu przypałętał się do Konia kot. Szary dachowiec na wejściu ochrzczony tradycyjnym w tym domu imieniem Antek. Gdyby nie błąd w ewolucji gatunków, Antek byłby dziś tygrysem. A tak jest zmutowanym kurduplem, który jak Oskar Macerat zatrzymał się w rozwoju. Ale Konio wierzy, że kiedyś zdarzy się wielki bęk w kosmosie. Planety ustawią się w energetycznej konstelacji. Nastąpi seria cudownych zjawisk. Widzenia, trzęsienia, oświecenia i Antek zacznie rosnąć. Będzie wielki jak Skiba, Świetlicki i Tymański. Wielki jak Polska od morza do morza. Będzie twórcą polskiego cudu gospodarczego. Zjednoczy nas z Europą. Zlikwiduje głód, cierpienia niewinnych istot i zmniejszy podatki. Nagra platynową płytę z Jimi Hendrixem.
cię z Kazikiem. Zerżnij wszystkie wypielęgnowane kotki syjamskie. Zaprosi nas na obiad do Mariota, na flaki, supę pomidorową i fasolkę po bretońsku. Zostanie prezydentem NRD. Otworzy seks shop w Łomży. Wynajdzie maść na AIDS. Ochroni nas przed Rosjanami i przed nami samymi. Da nam dożywotnią rentę wielkości portu północnego. Pojedzie na wczasy do Danii, Szwecji i Norwegii. Wykupi prawa do płyt Abby. Odnajdzie Kurwiszona z grupy Army of Lovers i spuści się jej na twarz. Wymyśli taką wódkę, po której nie ma kaca. Wypierdoli Chińczyków z Tybetu. Zostanie kumplem Clinta Eastwooda. Zainicjuje bezpłatne rozdawnictwo placków ziemniaczanych dla bezdomnych w każdym barze mlecznym na naszej cudownej planecie. Pomoże Markowi Gałązce, organizacji kolejnego przystanka Olecko. Wyrwie Davida z rąk jego neurotycznej partnerki i zbiga z Fiko Spikowicza ze spółdzielni Niebo. Będzie dbał o cerę i stosował cud dietę. Nigdy nie będzie aż tak pijany, aby zapomnieć o prezerwatywie. Będzie kochał swoich rodziców i nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei. Przyniesie świadectwo z czerwonym paskiem. Pomoże powodzianom z Kotliny Kłodzkiej i powstrzyma erupcję wulkanów. Wymyśli wehikuł czasu i wszyscy będziemy mogli przespać się z Kleopatrą. Uczyni nas nieśmiertelnymi, przynajmniej na 2 tygodnie. Jego ojcem chrzestnym będzie Leszek Oświęcimski, a matką rozgłośnia Wolna Europa. Rozszerzy zasięg telefonów era GSM. Mówi Szymon, ja kocham erę GSM, bo pierwsze 5 sekund rozmowy jest za darmo i można powiedzieć dupa, dupa, dupa. Sprawi, że Jacek Pasztecik odniesie sukces marketingowy, sprzedając biżuterię na deptaku w Mielnie i kupi sobie willę na Majorce i przeleci Lollo Ferrari i odda mi 6 baniek i wreszcie uda mu się donieść. Stanie się cud i przestanę się zapętlać. Lub przynajmniej PKS zainstaluje kible w autobusie relacji Suwałki-Gdańsk. Zostało nam 1,5 roku do końca XX wieku. Więc to takie trudne. Antek pójdzie za mnie zeznawać do Urzędu Skarbowego. Pomaluje szafę w moim pokoju na żółto i czerwono. Załatwi mi kontrakt stulecia i będę sławny jak Krzysztof Iwisz. Muszę tylko przeszczepić sobie włosy i nie pokazywać fiuta przy każdej okazji. Chociaż chłopcom z Big Cyca bardzo się to podoba. A jak dojdzie już do ostatecznej żenady, zapakuję sobie śledzia w dupę i będę udawał warszawską syrenkę. Tak mi dopomóż Antki i święty Antoni, patronie parafii w Brześnie. Kto tę kartkę znajdzie i przepisze 10 razy, temu się stanie. Temu dygnie w potrzebie, jakby nie był nawalony. Tego zaproszą do pracy w RFN-ie, w
ramach planu jaruzelskiego. Tego obejmie amnestia, nawet gdyby od 100 lat jeździł na gapę. Niemcy mówią na to Schwarzwald. Wiem, bo przeczytałem na ścianie w Umanie. Achtung, keine Schwarzwald. Wiem, w Polsce mam farta. Nie płacę za bilety i mi nie złapali, ale w Niemcach tego nie próbuję. Bo mnie dorwą i oddadzą w ręce Ani. Ania Meissner była moją koleżanką w Uniwersytecie Gdańskim, po skończonej na piątkę filologii polskiej wróciła do rodzinnej Bydgoszczy i objęła funkcję kanana na Europę. W Bydgoszczy jest taka komórka PKP, która zajmuje się ściganiem kasy od gaczownikapowiczów, którzy, jak na przykład Pasztecik, nie zapłacili za przejazd metrem w Paryżu. I wtedy, któregoś dnia, puka do twoich drzwi cudowna Ania. Byłem w niej zakochany przez kilka dni, późną jesienią 87 roku. Oczywiście bez wzajemności. Antek nigdy nie zapomni o urodzinach taty i będzie brał na trasę Walkmana z kasetą Nany Vasconcelos. Nie będzie gubił wierszy i garderoby w hotelach. Karolinka uszyje Antkowi najbardziej pojechaną koszulę tej dekady. Bo Antek wybierze się wreszcie na spływ kajakowy w krainę tysiąca jezior. Pomoże Fromowi w dilowaniu jego piwa. Sprawi, że będą je sprzedawać podczas mszy w kościele świętej Brigidy, gdy prałat Jankowski zajęty będzie tropieniem Żydów. Jego czujność ujście na chwilę w tropikalnym mundurze głównego kapelana polskich sił zbrojnych na zachodnim Pacyfiku. Boże, jakie to proste! Wsadzić, wyjąć, wykonać tych parę ruchów i po wszystkim. Antek dobrze zainwestuje monetę i podobnie jak profesor Balcerowicz nie będzie dostrzegał inflacji. Zimą wybierze się z Jackiem Lizurejem do Betlejem. Nie wysadzi go w powietrze OWP, ETA czy jakaś głupia cipa. A komu to się kramot oplugawił, jak mawiał nasz były guru. W Olecku kompleksowe usługi pogrzebowe oferuje pan Janusz Zero. We Wrzeszczu zakład fotograficzny prowadzi pani Ruchajowa. W Krakowie biuro adwokackie obsługuje magister Zenon Skręt. Otto Runde zrobił rundkę. Jest super, powiedział Romek Kuper. To nie twoja rola, to zagra Ignacy Loyola. Jak ciasteczko smakiem, jest randka z konnakiem, z plecakiem, świniakiem, Zorro za trzepakiem. Paulus zaproponował grę towarzyską pod tytułem Opisz sytuację, w której głuszyłeś najbrzydszą dziewczynę w swojej karierze. W wieku 40 lat Antek zmieni nazwisko na Anton Klopbas i napisze za mnie pracę magisterską o dotarcie. Najstarszy student w Stanach miał ponoć 83 lata. Zostanie udziałowcem Piotro Records i wyda milion płyt
dla wierków, lub przynajmniej jedną, ale za to swoimi wierszami załatwi socjal Lopezowi Mausenę. Zapłaci mój rachunek za demolkę hotelu w Toruniu. Anton Klopmas wyśle nas na bezbolesny odwyk, taki jak party na Lazurowym Wybrzeżu z cycatymi pielęgniarkami, z ordynatorem o twarzy pięknego Romana. Będą nas leczyć filmami Teresy Orlowskiej i kazaniami Dalaj Lamy. Potem będziemy lepsi od pasty Signal, bardziej wydajni od wszystkich przodowników pracy socjalistycznej z McDonalda. Nareszcie ułożę moje życie w przyzwoity sposób. Ożenię się z Paulusem i spłodzimy 1000 generatorów, na których Ozzy będzie mógł rzęsić po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Rather